Wędrując po stoiskach Snow Expo, tych stoiskach, na których prezentują się ośrodki narciarskie, trafiłem na Dolny Śląsk i tu trafiłem na mojego przyjaciela z Zieleńca. Grzegorz opowie nam o tym, co nowego może nas spotkać w Zieleńcu, co słychać w ogóle w tej urokliwej stacji narciarskiej. Cześć Grzegorz. Cześć, witaj. Powiedz proszę, co tam słychać w Zieleńcu i dlaczego warto w tym sezonie przyjechać do Zieleńca? No przede wszystkim do Zieleńca zawsze warto przyjechać, bo u nas zawsze jest gwarancja śniegu. Przypominam, że to za sprawą naszego specyficznego alpejskiego mikroklimatu. Śnieg u nas zalega przez 160 dni roku, od początku grudnia do końca marca. Dodatkowym plusem bez wątpienia jest ilość i mnogość tras narciarskich oraz wyciągów. Przypomnę, 29 wyciągów, 23 km tras narciarskich, z czego ponad połowa jest oświetlona i dostępna do 21. A to, co jeszcze mogę powiedzieć i chyba najbardziej cenią sobie nasi turyści, to obiekty noclegowe zlokalizowane na stoku bądź tuż przy stoku, więc wychodzimy z obiektu i od razu szusujemy. Dobrze Grzegorz, to powiedz, co byś polecił osobom, gdzie mają znaleźć informacje na temat tego, na temat noclegów, gdzie zarezerwować, czy mają to rezerwować przez ogólnodostępne portale, czy bezpośrednio, nie wiem, na stronie zieleniec.pl, gdzie tego szukać? Przede wszystkim zawsze jako taką początkową drogę proponujemy naszą stronę internetową zieleniec.pl. Tam zawsze się znajdują aktualne informacje odnośnie obiektów noclegowych, dostępności wyciągów, warunków pogodowych. Kolejnym medium jest na pewno nasz fanpage na Facebooku. Tutaj też zachęcam do jego obserwowania, bo tam są codziennie raporty pogodowe ze stoków. Jeżeli chodzi o rezerwowanie, to już bezpośrednio sugerujemy rezerwować z danym obiektem, a obiekty są zróżnicowane od prostych pensjonatów poprzez te bardziej butikowe, jak i również hotele i ośrodki spa. Super. A powiedz teraz tak, w najbliższym sezonie, co szykujecie dla przyjezdnych, dla narciarzy? Co będzie ciekawego? No niestety wielkich nowości w tym sezonie nie przewidujemy, natomiast pracujemy nad projektami nowych kolei. Przypomnę, że w zeszłym roku została uruchomiona kolejna, już szósta kanapa, zlokalizowana na stoku G10 Grappa. Natomiast myślę, że w kolejnych latach, jak będą Państwo nas odwiedzać, na pewno będziecie widzieli, jak Zieleniec się zmienia i jak wiele nowego będzie oferował. No to cóż, pozostaje mi tylko Was zaprosić do Zieleńca. Naprawdę wspaniała mikrostacja narciarska. Mikro w sensie położenia i takiej kompaktowości, bo tak bym to nazwał. Natomiast sama w sobie jest naprawdę dużym ośrodkiem narciarskim, jednym z większych w Polsce. Warto też dodać, że oczywiście funkcjonuje to jeden ski pas na wszystkie wyciągi, nie ma z tym problemów. Czy macie jeszcze jakieś oferty takie ciekawe, typu na przykład, czy można kupić teraz taniej ski pas? Jak najbardziej. Jak co roku na naszych platformach internetowych dostępna jest sprzedaż karnetów. Wiadomo, sprzedaż jest podzielona na różne etapy i różne wysokości rabatów. Zachęcam do odwiedzenia zieleniec.pl, tam znajduje się pełna oferta. Natomiast mamy specjalną nowość na ten sezon, w szczególności obejmuje to niski sezon, czyli początek grudnia oraz marzec. Karnety wielodniowe od 2 do 6 dni są o połowę taniej niż w wysokim sezonie. Dla przykładu powiem, że karnet dwudniowy, który jest ważny codziennie od godziny 9 do 21 kosztuje 99 zł, czyli niecałe 45 zł za dzień. Czyli co, warto i Grzegorz, zapraszamy do Zieleńca. Oczywiście, zapraszamy. Że tak. Ja też na pewno Zieleniec w tym roku odwiedzę, tej zimy przyjadę tam, także zdam Wam relację z tego, co Grzegorz powiedział, czy faktycznie tak jest. Także oglądajcie kanał, subskrybujcie, łapki w górę i widzimy się w Zieleńcu na nartach. Makieta wieży widokowej w Krynicy, która jest usytuowana nad ośrodkiem narciarskim Słotwiny Arena. To miejsce, które odwiedziłem w marcu tego roku, gorąco Wam polecam. A ze mną jest Grzegorz, który nam naprawdę dużo opowie na temat ośrodka. Grzegorz, powiedz, co nas dzisiaj przyciąga do Krynicy? Oczywiście do Słotwiny Arena. Oczywiście mamy tutaj wieżę widokową, ale co jeszcze? Pełna infrastruktura, intensywnie i sukcesywnie modernizowany ośrodek, dwie koleje krzesełkowe firmy Doppelmayr, sześcioosobowe, wyprzęgane, dające duży komfort. Wyciąg taśmowy sanki dla najmłodszych, ale całe zaplecze, czyli wypożyczalnia nart,
nowoczesny sprzęt, 500 par nart i 300 snowboardów. Do tego przechowalnia. Żeby mieć pełny komfort w przerwie, możemy, zostawiając sprzęt, liczyć na to, że będzie suchy po odebraniu z szafek. Czyli tak, jeżeli mieszkamy w Krynicy, gdzieś w jakimś pensjonacie, hotelu, to narty możemy u Was zostawić i po prostu wrócić po narty, tak? Jak najbardziej. Jaki jest koszt takiej usługi? Podam przykład, bo ten cenniki lada dzień poznamy, niemniej jednak nasi goście, którzy na przykład korzystają z pensjonatu Słotwina Arena, mają takie usługi w cenie. O, no super sprawa. Oczywiście. W tym momencie kończymy budowę jednego z najnowocześniejszych systemów na śnieżanie. Zautomatyzowany. Wiemy, jakie mamy w Polsce warunki pogodowe. Zależy nam na tym, żeby skutecznie, szybciej, lepiej naśnieżyć nartostrady. Ale myślę, że jesteśmy w tym ekspertami. Park maszynowy, ratraki, przerwa techniczna, o której pewnie w materiale będzie mówione, która ma na celu przygotować stok przed nocną jazdą. A jeździmy wtedy oczywiście przy sztucznym oświetleniu, ale mamy gwarancję, że po godzinie 18 mamy ten sztruks i mamy super warunki do jazdy. To ja potwierdzam, bo przecież byłem u Was w marcu i osoby, które oglądają moje vlogi, na pewno pamiętają, że ratrakowałem, miałem okazję ratrakować oczywiście, to znaczy jeździć z osobą, która ratrakowała stok, także przygotowywałem stok, razem tutaj jeździłem przed wieczorną jazdą, a potem miałem okazję sprawdzić, jakie warunki są w trakcie wieczornej jazdy i byłem bardzo zaskoczony, bo było naprawdę twardo i rewelacyjnie się jeździło. Stok jest dobrze oświetlony, a przede wszystkim, co ważne, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że stok jest bardzo szeroki, także naprawdę ta degradacja stoku wynikająca z ilości osób, które jeżdżą przy jeździe wieczornej, jest bardzo, bardzo mała. To jest ważna rzecz. To wszystko potwierdzam. Pamiętam, jak czekałeś, Jacku, na taksówkę. Okazało się, że przyjechał ratrak po ciebie, także było śmiesznie. No i warto dodać, że w końcu od 2 miesięcy dostępna jest wieża widokowa, nad którą pracowaliśmy, ukończyliśmy ją i będzie atrakcją całoroczną, czyli narciarze, nasi goście, którzy zechcą spacerować w koronach drzew w zimowej scenerii, będą mogli to uczynić. 2 atrakcje, 1 bilet i gwarancja tego, że uciekamy od smogu miejskiego. Krynica daje ten komfort, szczególnie to pasmo Jaworzyny, Beskidu Sądeckiego, że mamy oddech, nawet przy właśnie takich dniach, gdzie miasta są narażone na smog. Kilometr długości ścieżki, 49,5 metra wysokości. Będziemy mieli, co ciekawe, to jest ciekawostka, drodzy Państwo, ze szczytu wieży widokowej, ostatnio liczyłem, widać 3 ośrodki narciarskie, okoliczne ośrodki narciarskie. Jakie? Zapraszamy pięknie, przekonajcie się Państwo sami. Jeżeli będziecie kupować ski pass na Słotwiny Arenę, to rozważcie jeszcze jedną rzecz, karnet 365. Proszę powiedz, co to jest ten karnet 365 i jakie są z niego atrakcje? Nie tylko w zimie, ale także w lecie, prawda? Dokładnie tak. Wyjątkowość tego karnetu polega na tym, że jest ważny w 5 ośrodkach charakteryzujących się pingwinem w logo. To są Słotwiny, Arena Krynica Zdrój, Czarny, Groń, Małopolska Zachodnia, Żyki, Koło Andrychowa, Kasina Ski, czyli rodzinna miejscowość Justyny Kowalczyk, Kasina Wielka, blisko Krakowa, stok fantastyczny, Skolnity, czyli Wisła, województwo śląskie, i Kurza Góra na Mazurach, najdłuższy w tym regionie, w tej części Polski, stok narciarski. Tak jak powiedziałeś, dodatkowymi korzyściami mogę wymienić tutaj kilka. Jest na przykład to, że karnet jest ważny także w naszym bike parku w Kasinie, czyli kupujemy zimę, lato, stąd ta nazwa, karnet 365. Taki posiadacz takiego karnetu może swobodnie poruszać się po stokach. No limit, tutaj warto to podkreślić, nie ma żadnego limitu. Nie stoimy w kolejkach do kas, od razu jesteśmy przepuszczani przez bramki. I tych funkcjonalności będzie coraz więcej. Na pewno pojawi się tam wieża widokowa w pakiecie i pozostałe nasze atrakcje w poszczególnych ośrodkach. Także pięknie zapraszamy, warto.
Warto, ja też taki karnet używam, dzięki temu mam możliwość zwiedzać wszystkie ośrodki i wiosną, i latem, i zimą. Natomiast jeszcze ważna rzecz, że tak jak już wcześniej tutaj zostało powiedziane, miałem też okazję na przykład dzięki temu karnetowi korzystać na przykład z ośrodka narciarskiego Skolnity, właściwie nie narciarskiego, tylko ośrodka Skolnity, także latem i te vlogi, które powstały o rowerach na Skolnitym, to między innymi tam sobie korzystałem z karnetu 365. Także serdecznie Wam polecam. Ciekawa opcja dla tych osób, które mieszkają powiedzmy w regionie zasięgu tego karnetu, żeby coś takiego kupić. Więcej informacji, chyba jest strona, oczywiście, tak? Jest, internetowa? Jest strona, w zasadzie na każdej stronie naszego ośrodka jest specjalna zakładka poświęcona karnetowi 365. Także serdecznie polecam i do zobaczenia na nartach z logo pingwina.